jedziemy, nagrywamy. To ja widzę, że ten, że tutaj ostro wszystkich blokują jak coś. No tak. No. I w jaką stronę jedziemy? W ogóle dobrze, czy zawracamy? Słuchaj, czy zawracaj, bo tutaj masz ślepą ulicę. Czy można próbować, ale po co auto niszczyć? No nie, to nie to. Jakiś miałem Range Rovera, to mogą takie rzeczy sobie pozwalać, ale... Poza tym Budda powiedział. No. Nie napierdalaj białym BMW w płot, bo to się źle skończy, prawda? Nie wiem, myślę, że wtedy nie było BMW, ale zależy jaki Budda, bo tych Buddów jest od cholery i w ogóle też zgłębiam w ogóle te wszystkie. Tu zablokowali gościa. Tak, tutaj jak wjeżdżałem też. Na mnie dzisiaj zablokowali na Facebooku znowu. Naprawdę? No. Ale co, znowu książkę spaliłeś czy coś? Nie, ja nigdy książki nie spaliłem, to po pierwsze. No to nie wiem, tam podeptałeś albo coś innego zrobiłeś. Więc to są, takie typowe, wiesz, fantazmaty powtarzane bezmyślnie przez ludzi. Ale no, nie, ja nie, to nie. Wiem tylko, bo czytam w gazecie, no. No tak, dobrze wszystko brać w nawias i wiesz, mieć dystans do w ogóle do całej informacji, którą jesteśmy karmieni na co dzień. Ja staram się wybierać te źródła, które są po prostu wiarygodne, które są po prostu rzetelne, merytoryczne. I jak zapytasz jakie, no to ja nie wiem, no, regularnie, często, codziennie słucham Tok FM, bo to jest po prostu najbardziej rzetelne źródło informacji na przykład w tym kraju. A do reszty raczej mam taki, wiesz, mam duży dystans. Ale za co mnie zbanowali? Ale wiesz co, chciałbym coś do tego dodać, no. Bo to jest ciekawe. Wczoraj usłyszałem, że robią taką apkę, żeby nakładać na różne newsy i pozbywać się tą apką fake newsów. I wiesz co sobie pomyślałem? Kto do cholery będzie decydował o tym, jakie newsy są fake? Algorytm. No, algorytmy. No tak, no ale czyli zrobią, czyli zrobią program, który będzie... No nie wiem jak to się robi, bo jestem w ogóle mało techniczny, no ale będzie, wiesz, będą to jakieś tam systemowo będą po prostu odsiewać. No dobrze, ale to jest jakby. Nie, bo mi się wydawało, że to jest za ten. Ale to zobacz. Słuchaj, dzisiejszy to jest algorytmy, to jest dzisiejszy po prostu totalitaryzm też jednocześnie, no bo mnie zgaduje, zbanował też algorytm, albo ktoś po prostu zwyczajnie po staropolsku na mnie doniósł. A, to musiał też ileś razy donieść. Być może, ale. Moi, wiesz, moi adwersarze są zdeterminowani, jak się okazuje. Bardzo gdzieś tam ich uwieram i nie jestem wygodny dla nich, więc po prostu mają dużo zapału, dużo pary. A bardzo często ci ludzie też niewiele w życiu robią, więc jakby znajdują sobie takie właśnie raison d'être i cisną taką ideę fix i po prostu i napierdalają. I okej, no wiesz, każdy ma tam, wyznacza sobie takie cele w życiu. Jakie, tam jedź. Nie, bo to będzie z czołowa. Nie, dodamy radę. Zaraz tam oni przejadą, będzie luz. A Budda mówił, nie idź na czołowe. To dużo o tym chodzi, wiesz. Czekaj, gadamy już 5 minut, a ja ci nie powiedziałem o co chodzi. Tu będziemy w prawo skręcać. Pojawił się parę dni temu w internecie, wszędzie, YouTube i tak dalej. Filmik o tym, jak gościu wkurwił się prawdopodobnie, wziął piłę, poszedł na ulicę, gdzieś tam zgaduję, że w jakiejś małej mieścinie albo w jakiejś wsi i po prostu stał krzyż wielki, drewniany, smutny, z przybitym do niego po prostu facetem i się wkurwił i go po prostu obciął, no więc wiesz, wszędzie wszyscy to szerują, wszyscy to wrzucają, nawet ponoć ktoś mi właśnie przed chwilą mnie poinformował, że na TVP puszczali ten film i szukają tego strasznego bluźniercy, złoczyńcy, ale oczywiście film puszczają. No ale jak Nergal puścił ten film, w sensie podzielił się z nimi i zdaje się, że skomentowałem to w taki charakterystyczny dla siebie sposób. Na przykład, nie wiem, albo nie wiem, polać mu chyba napisałem. No to ban od razu, no ale i tak to działa, tu prosto sobie pojedziesz i tak to działa i jestem do tego już tak naprawdę przyzwyczajony, uśmiecham się, coraz mniej się irytuję, coraz mniej się wkurwiam. Co starszy jesteś dlatego? Mam nadzieję. Mi to przychodzi z wiekiem. I to bardzo dobrze, bo w tym jest jakiś spokój, a Budda mówi, nie wkurwiaj się za często.
No tak, to wynika z medytacji i tak dalej. Wiesz co, a propos tego Tok FM, to ja też słucham Tok FM, aczkolwiek nie zgadzam się, że jest to totalnie tylko i wyłącznie taka, że prawdziwa informacja. Tam mają swój dyskurs też i oczywiście, on bardzo lubię to radio. I to w ogóle... jest opozycja, tylko to jest tak. Taka mądra, wiesz, to jest po prostu merytoryczne, to jest przemyślane, tam nie ma, wiesz, to nie jest agresywne w żaden sposób, no oni po prostu punktują tych gamoni, wiesz, którzy są u sterów niestety, właśnie merytorycznie, tam w punkt, wszystko jest pam, 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 po prostu z otwartej jadą, jeb. I no niestety, wiesz, też zasięgi, zgaduje się, tego radia są takie, jakie są. Gdyby, nie wiem, tak naiwnie myślę, że gdyby po prostu ta informacja, to prawdziwe dziennikarstwo docierało do wszystkich ludzi, nie tylko w Warszawie, w której sobie teraz jeździmy, nie tylko we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Słucham? W Szczecinie, z którego pochodzę, jest to kafe. Okej, czyli mówimy o dużych miastach polskich, ale tak. Polska to nie są duże miasta. No nie, no, Polska to cała Polska. No, wiesz, Polska to cała Polska. Polska ale jest jedno radio, które wszędzie dociera. Niestety tak. A czemu niestety? Ja bardzo je lubię. Mi poprawia się humor czasami w czasie jazdy. Nie, Budda mówi, nie irytuj się Darski, nie słuchaj tych gamoni, nie słuchaj tych fanatyków, tych oszołomów. I ja mam, wiesz, tu w prawo. Zobacz, masz refleks dobry. I po prostu ja nie wchodzę w przestrzenie, których wiem, które są śliskie dla mnie gdzieś tam i które wiem, że mogą mnie na przykład wyprowadzić z równowagi, gdzie poczuję się, nie wiem, no nie lubię tego, czyli co robię, na przykład, no nie wiem, nie przekraczam, nie wiem, progów świątyń katolickich, bo wiem, masz, że... Masz pod nosem. Tak, bo wiem, że to jest po prostu, że te treści, to wszystko, tam cała ta estetyka jest silnie odpychająca, mówiąc tak zupełnie, tak bardzo dyplomatycznie, bo mogę też polecieć, ale po co? Chcesz mieć swój kanał, nie chcesz być banowany, więc tutaj kropkę postawię. I cokolwiek, nie sięgam po gazety, nie wiem, prawicowe, nie chodzę na koncerty, nie wiem, na przykład... skinheadów, no i tak dalej, nie wiem, nie kupuję sobie 50 twarzy Greya, książki nie czytam, uważam, że jest to po prostu jakieś intelektualne błoto i dno, zresztą to wszystko, o czym wspominałem wcześniej, jest dokładnie tym samym, ale to jest, mam prawo do tej opinii i mam prawo konsekwentnie jakby korzystać właśnie z tego, z prawa wyboru po prostu, bo póki co je mamy, więc tego nie robię i to samo, tego samego jakby staram się, o tym samym staram się przypominać wszystkim potencjalnym odbiorcom, na przykład moich kanałów albo mojej muzyki i tak dalej. Ja mówię głośno, wyraźnie, to co ja robię, bywa bardzo radykalny ten przekaz. On jest bardzo konkretny, jest bardzo często taki in your face po prostu, bez znieczulenia i ja w ten sposób siebie wyrażam. Więc jeżeli czujecie, że nie wiem, że to nie to, albo czuję... Bo też mam wrażenie, że gdzieś tam, wiesz, jakieś tendencje takie masochistyczne czasami ludźmi, wiesz, kierują. I oni wchodzą gdzieś po to, żeby rzeczywiście się obrazić, żeby się wkurzyć. Że i od razu do prokuratury, i od razu do Zuckerberga, kurde, ratuj, bo on przekracza znowu granice, nie wiem, dobrego smaku, jakichś granic, właśnie no granic po prostu, cały czas tak mówimy o tych granicach, o tych limitach, o tej cenzurze. Ja się z tym nie zgadzam po prostu, ja mam wewnętrzną niezgodę na to, bo głęboko wierzę, że jakaś symbioza, że jakaś koegzystencja jest oczywiście możliwa. Nie musimy na siebie donosić, po prostu używajmy głowy, używajmy mózgu i omijajmy te przestrzenie, w których według nas, które po prostu nie są dla nas. To jest naprawdę tak proste. Jest. Natomiast ja czasami sięgam po takie rzeczy bardzo rzadko, bo pozbyłem się już telewizji i wszystkich gazet i tak dalej, ale zdarzy mi się zahaczyć, mówiliśmy prosto o Radio Maryju, to znaczy ja mówiłem. Maryju? Maryja. Które po prostu, na przykład to jest tak zwane guilty pleasure, ja po prostu sobie pobrechtam czasami z tego. Tak samo jak zdarzy mi się raz na dwa lata obejrzeć odcinek serialu Klan, który jest tak odrealniony, że po prostu mnie śmieszy. Kiedyś byłem
chory i tam pokazali kogoś odurzonego czymś i po prostu ja tak się zastanawiałem przez jakiś czas, mówię, dobra, okej, co to było? Futka wiem, że to nie była. Nie jest to żaden mi znany narkotyk, a tak się składa, że znam dużą część tych używek. Nie wszystkie, ale jednak mówię, może coś nowego, ale na drugi dzień po prostu mówię sobie tak, dobra, obstawię ich mózgiem. To była marihuana po prostu, no nie? Bach, na drugi dzień po prostu odurzył się marihuaną, wszedł, pozrywał płaszcze w przedpokoju, rozumiesz, kurde, mało żony nie pobił, czy kogoś tam, no i takie coś. No i ja miałem ubaw po prostu, nie budzi to mojej złości, nie, budzi to moje uśmiech. Nie, znaczy, zgaduję, że są też takie przestrzenie, są też takie rzeczy, że gdzieś klikam i tak patrzę i patrzę i nie wierzę. I tak. Myślę sobie, kurwa. Słuchajcie, to się naprawdę dzieje. Tak. Ci ludzie są, ci ludzie funkcjonują. No gdzieś tam czasami niestety wyświetli mi się takie medialne kurioza, jakieś ogórki, jakieś Jakimowicze, jakieś takie, no to jest wszystko tak odrealnione, to jest wszystko tak brzydkie, to jest brzydkie zewnętrznie, bo to jest po prostu nieatrakcyjne i wewnętrznie jakoś po prostu potworne, nieludzkie i to odrzuca, ale gdzieś, no wiadomo, gdzieś tam scrollujesz i tak dalej, ja też jestem ofiarą po prostu, prosto. Ja też jestem ofiarą różnych takich niezdrowych nawyków, na przykład właśnie social mediowych, więc to nie znaczy, że jestem zupełnie jakby nie mam styczności z tym. Czasem mi się pewne rzeczy wyświetlają. Dziwię się, czasem kurwami rzucam i no nie wiem, przed chwilą, wiesz, w Tok FM była, ja chyba wysłuchano parę godzin, prawie cały ten w tym parlamencie Unii Europejskiej. Ja to uwielbiam. Ja te parę godzin, gdziekolwiek nie byłem, wszędzie miałem słuchawki na uszach, nawet na siłowni, cały trening słuchałem, śledziłem i tak kilka godzin to trwało, ja tego wszystkiego słuchałem i tam... I cały czas to było zdziwienie, zdenerwowanie, irytacja i chłonę to, nie? Wiesz, więc gdzieś tam wciąga mnie to, prawda, ta informacja. Nie jestem obojętny na nią, wiesz, i to też nie jest do końca informacja, którą chcę słyszeć. Ale ja mam wrażenie, że na przykład politycznie ja mam... Okej, okay. Słucham na przykład właśnie Tok FM. Ja mam takie naiwne, tak jakbym antycypował, że pewnego dnia włączę to radio i nagle się okaże, że to wszystko w koło, to co mnie i wielu Polaków boli, pierdolnęło po prostu. Że to runie, że to jebnie, że kurde, nie wiem, że ktoś, wiadomo, kto umrze, nie wiem, że go, no cokolwiek, niech się stanie coś, co wprowadzi nowy porządek. Słuchaj, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. No. Prawdopodobnie biorąc wszelkie prawa przyrody, to na pewno pierdolnie. Tylko jest kwestia kiedy, bo na razie jeszcze nic nie jest wieczne. Nie wiadomo, zasada może się zmienić, oczywiście. Ale do tej pory wszystko się rozpierdala. Jasne, to się wydarzy. Ja myślę, że to nie będzie jakiś taki spektakularny, nie wiem, jakieś lądowanie fatalne, czy samolot ten na przykład, czy coś. Nie będzie to nic takiego, ale rzeczywiście jakaś dezintegracja po prostu tego systemu nastąpi, musi nastąpić. To się tam regularnie od jakiegoś czasu po prostu wywraca, w sensie oni się potykają, ale ja czekam, ja tak jak powiedziałem wcześniej, od lat już z coraz większym taką niecierpliwością antycypuję jakiegoś konkretnego jebnięcia. Oczekuję, że rządzący wykonają jakieś takie salto, gdzie się tak po prostu wypierdolą na plecy, jak ten żuk nie będą w stanie już się podnieść. A wtedy podbiegnie opozycja, mam nadzieję, że będzie miała na tyle siły, żeby ich jeszcze kurwa dobić, żeby dobić to, ten motłoch, to tatałajstwo całe, dojebać ich, żeby więcej to już nie wstało po prostu. I wprowadzić nowy porządek.
teraz może zapytasz, jaki? Nie wiem jaki, ja się nie znam na tym. Jaki, przepraszam, wypił to słowo. Kolejne kuriozum polityczne. Demokrację kontrolowaną. Ja wymyśliłem taki system. A ja lubię termin merytokracja i chciałbym, żeby merytokracja... Prawdopodobnie jest to to samo. Było systemem po prostu, który... W którym nie wiem, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. Czyli, że wybierają nie debile. Inaczej. Nie chcę też obrażać ludzi, a to jest to dzisiaj tak łatwo obrazić kogoś, ale słuchaj, no są ludzie mało inteligentni, no i jasne. Popularnie mówi się o nich debile, niestety tak, stosujemy kolokwializmy tak, takie. Tak, ale w demokracji jakby dajemy prawo, jeżeli kończysz 18 lat, to niezależnie od tego, kim jesteś, co robisz, skąd pochodzisz i tak dalej, masz prawo decydować. Wiem, dlatego uważam to za zły system. Bo po prostu ci ludzie nie mają niczym pojęcia. No, z naszej perspektywy być może tak jest, no, ale to nie jest takie proste. To są wszystko śliskie tematy. Ale, wiem, że jest proste, no, ale no, słuchaj, są czasami inaczej, ludzie tak głupi, że nie powinni o niczym decydować. Inaczej, jestem fanem na przykład tego, że jeżeli w tej chwili mamy, już straszą nas kolejną falą pandemii, prawda? To nie żaden premier, żaden jakiś inny gamoń, po prostu jakiś aparatczyk po prostu pisowski ma decydować o tym, jak, na jakich zasadach to wszystko będzie działać, tylko niech decydują o tym naukowcy, niech decydują o tym lekarze, niech decydują o tym ci, którzy mają wiedzę na ten temat i mają doświadczenie i lata doświadczenia. I niech ci ludzie po prostu podejmują decyzje, ich trzeba się słuchać, bo to są ci, którzy mają kompetencje. Więc, no nie wiem, to jest dla mnie tak oczywiste i to się tyczy wszystkich. Czegokolwiek innego. Ja się troszkę dzisiaj wykorzystuję, bo no nie wiem, dwa dni temu jakaś tam opona przebita i tak dalej, musiałem auto oddać, laweta przyjechała, zabrała mój samochód i ja nie oddaję, jak mi się auto zepsuje, to ja nie oddaję go do kurwa, nie wiem, do szewca, tylko jadę do mechanika. I co ty gadasz? Ja zawsze myślę do szewców, tak. Ale ty jesteś buddystą, widzisz. A ty szatanistą. A ja szatanistą. Słuchaj, a ja o tym chciałem pogadać. Czyli do szatniarza. A ja o tym chciałem pogadać. I w ogóle, wiesz, że ja chciałem dawno z tobą porozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że do tego doszło. Ale skutecznie przed tobą spierdam. No wiem właśnie, ale kurna, ale widzisz, udało mi się. Jednak konsekwencja coś daje. Będę stawiał na konsekwencje. Chociaż lepiej później niż wcale. Natomiast powiem ci tak. Bo ja oglądałem sobie różne rozmowy z tobą i ja tak sobie pooglądałem i tak sobie pomyślałem, że ci szataniści to takie fajne chłopaki, przeprowadzają babcie przez w ogóle pasy i tak chcą dobrze i tak dalej, i tak dalej. I sobie myślę, skąd w takim razie w ogóle potrzeba stawiania sobie za symbol szatana, który jako symbol ogólno pojęty, ja zaraz domniemam, iż ty wywróciłeś tą postać do góry nogami i uważasz, że ona jest dobra albo coś w tym stylu, albo że przynajmniej zasługująca mitycznie na szacunek, a może nie mitycznie, nie wiem tego. Natomiast skąd jednak ten negatywny symbol, ogólnie jest pojmowany jako negatywny, to zdajesz sobie z tego sprawę pewnie, czy nie? Po co ci on i w ogóle po co my jako ludzie w ogóle potrzebujemy jakiegoś takiego przewodnika, żeby się zwracać? Czemu my nie możemy, nie wiem, polegać na sobie czy coś, tylko my musimy jakiegoś Boga, szatana, kurde, Buddę, tego, śmego, kogoś ten, nie wiem, może warto, nie wiem, jak jest problem, to poprosić mamę o problem, albo kolegę, albo siebie samemu sobie pomyśleć chwilę, hej, po co to wszystko? Wiesz co, nie wiem po co, od razu tutaj zupełnie naturalnie mi przychodzi do głowy w odpowiedzi po prostu cytat z Vonneguta, po co to, a po co w ogóle cokolwiek, i to jest też odpowiedź, no po co w ogóle, żeby było przyjemnie, po co w ogóle żyjemy, po co w ogóle to wszystko się dzieje, po co my to wszystko robimy. Milion egzystencjalnych pytań możemy w tej chwili po prostu całą zalać i tych, którzy będą to oglądali, samych siebie i się tak torturować i tak dalej. Jasne, życie jest skomplikowane, życie jest trudne, człowiek jest wielowarstwowy i ma różne potrzeby. I,
i bardzo często po prostu te potrzeby determinują jakieś tam narzędzia. Na przykład, nie wiem, chcesz przybić obrazek do ściany, zaraz się zatrzymam, ja się wykorzystam, muszę je odebrać spodnie od tego kusierza, dobra? Od A jesteś w stanie tutaj szewca. Tak, tutaj pauzę i będziemy kontynuować za 3 minuty, tak. No to super. Dobra, to tu chcesz się trzymać? A co? Dobra, to daj mi sekundę, zaraz wrócę, dobra? Dobra, jesteś, dobra. Do zobaczenia po przerwie, teraz wchodzą reklamy. Będę opowiadał głupie dowcipy albo po prostu mówił nic. Słuchałem płyty nowej od Nergala. No nie jest to muzyka dla mnie, ale właściwie nie słuchałem płyty, no słuchałem pojedynczych kawałków. Ale jest to przynajmniej ciężki rock. To jest chyba w porządku, bo teraz rock się tak rozwodnił, że wiele rzeczy, które się nazywa rockowymi, nagle się wydaje, że są totalnie nierockowe. No ale w hip-hopie jest to same narzekanie. Może w ogóle my mamy teraz jakąś taką sinusoidę muzyczną, bardziej przyjazną środowisku, a z drugiej strony w takim razie skąd drill, który jest strasznie agresywną muzyką. No, próbowałem coś powiedzieć mądrego, ale ale faktycznie, może przerwa na reklamę, to by było niegłupie. Patrzcie, ostatnia płyta Mopsa. Wchodźcie na rollmops.pl. Taką płytę tam dostaniecie. Czekajcie, tak, podpierdalam reklamy. Kurwa, co to było? Mam tu płyty 600 V. Wchodźcie na portale Volta i kupujcie. Nie mam bladego pojęcia, jakie one są. O, zrobię w ogóle taki przeskok. Co ja mam za płyty u siebie w samochodzie? Na przykład taką płytę Głodny Duch możecie dostać na sklepie winiego.com. Czy ja polecam tą płytę? Jest dużo spoko numerów, ale z perspektywy czasu sprawdzałem ją i są bardzo fajne numery, ale są też bardzo średnie numery. Mogłem nagrać pojedynczą płytę, bo nagrałem podwójną, no ale cóż, tak właśnie zrobiłem. Były to czasy, kiedy uważałem, że wszystko, co robię, jest świetne. W sumie tak nie było, ale chodzi o muzykę. Wiadomo, Czpaj Stylik. A propos Czpaj Stylu, to tak w ogóle wyszedł nowy fajny singiel, który jest nagrany właśnie z młodym, ale nie dronem. Cholera, zapomniałem. Takim raperem z Wrocławia, z którym miałem rozmawiać, teraz zapomniałem na chwilę jego ksywy. I ze Zdechłym Osą. No i singielek już jest niestety od 18 lat. Dlaczego? Bo jest bardzo dużo agresywnych filmików na nim, ale go polecam mimo wszystko. Jest bardzo fajny i bardzo udana piosenka i ma, kurwa, zajebisty refren. Ja pierdolę, jaki to ma dobry refren, cholera jasna. Ale oni mają dobre w ogóle refreny. Znam ich lepsze numery, ale jeśli chodzi o sam refren, jest, kurwa, fenomenalny. Na stronie winiego.com możecie dostać jeszcze taki mixtapik, chyba to był fałszywy rap, prawdziwy hajs. Nie wiem, czy przypadkiem jeszcze nie ma dosłownie jakiejś ostatniej płyty z Essa Sound Heavy Metal Funk, takiego wydawnictwa. No i ostatnie wydanie, czyli Zmienić się albo zdechnąć próbując. Znowu się zmieniam, teraz jestem znowu w motywie
pracy mocnej nad sobą, w mindsetie pracy mocnej. Mindset to jest bardzo popularne słowo albo zbitek słów. I to jest zajebista płyta, żeby było jasne. Jest na nim masa świetnych numerów. Jest chyba jeden numer, na którym bym zmienił beat, bo robiłem go sam. Główne motywy są fajne, ale perka jest drętwa, ponieważ zabrakło mi tego, co potrzeba do perki, czyli po prostu kupy cierpliwości. Dobra, lecimy dalej z reklamą. Jestem ciekawy, czy to jest wyzwanie. Jestem ciekawy, czy ja wytrzymam tak długo reklamować różne rzeczy, aż Nergal odbierze swoje spodnie. Więc tak, sprawdzajcie kanał mojej mamy. Ostatnio czytałam o książkach. Moja mama w każdą niedzielę opowiada o książce, którą czytała i która jej się podoba. Właściwie chyba nie było żadnych książek, które były jakoś specjalnie zganione, a może właśnie tak, może druga część przeminęło z wiatrem. Chyba to była jedyna książka. Ostatnio czytałem, wpisujecie sobie na YouTubie i wam wyskoczy moja mama gadająca, mówiąca, rozmawiająca ze mną w ogóle, bo tak sobie leciutko rozmawiamy, ale głównie mówi ona, ja tylko dodaję różne rzeczy. Patrzcie, kurna, udało mi się, normalnie zrobiłem to. Chcesz wody albo Red Bulla? Wodę proszę. Mamy niegazowaną? Mamy. A tu się nagrywa? Tak, wyobraź sobie, że zrobiłem reklamę, tak jak powiedziałeś. Cały czas reklamowałem coś, byłem ciekawy, czy dam radę. I dałem. Żeby ci kurwa za to zapłacili za tą reklamę, nie? Czekaj, czy ja wszystko wziąłem. Dobra, słuchajcie, więc tak. Ja w takim razie też zrobię reklamę, ponieważ ja używam skór, prawdziwych skór, lubię chodzić w skórach, więc nie wszędzie w Warszawie można po prostu pójść i na przykład przyrobić coś, zwęzić, no po prostu przerobić. Więc tutaj pan, fantastyczna, w ogóle cudowna, urocza ulotka z panem Lisem, Józef Kaliszewski, Praga, zajebisty zakład, który tam, nie wiem, istnieje dziesiątki lat, wszędzie Jezusy, Wojtyły, dziękuję bardzo, urocze miejsce, przeuroczy pan i naprawdę wspieram takie małe po prostu zakłady, takie małe, takich małych rzemieślników po prostu, bo pracujcie później te wszystkie molochy ich zjedzą. Więc tak, szedłem nam raptem 100, więc chyba musimy stąd odjechać. Tak uczynię. I teraz już możemy sobie po Pradze pojeździć. Dobrze. Więc nie, wiesz, nie chcę jakoś tam się tutaj, wiesz, wgłębiać za bardzo. Powiem, będę starał się mówić bardzo obrazowo i tak no metaforycznie trochę, ale to są po prostu proste odniesienia. Wiesz co, tylko ja się tak spytam, czy ty chcesz dobrze, czy ty chcesz źle? Słuchaj, to znowu zacytuję, bo lubię ten cytat. Ja jestem częścią tej siły, która zła pragnąc dobro czyni. Goethe. I coś ty. To ty jesteś możesz, jak. Możesz jechać. Ten, jak politycy, że czekaj, był jakiś za komuny taki żart. Nasz rząd chce dobrze, tylko im nie wychodzi. Chciałbym raz, żeby wreszcie chcieli źle i żeby też im nie wyszło. A mi wychodzi, bo ja gdzieś tam, wiesz, mam swoje wytrychy, gdzie po prostu po pierwsze wiem, jak się wyrażać. Ja mam potrzebę po prostu wyrażania się. Stąd moja sztuka, stąd moje piosenki, stąd moja aktywność socjalmediowa. I ona nie jest po to tylko, żeby robić dym. Mnie interesuje ogień, a ogień jest często symbolem po prostu wyzwolenia i mądrości. I ja to w ten sposób traktuję. I tu już tak zupełnie estetycznie i symbolicznie od ognia nie jest daleko do, nie wiem, do jakichś tam właśnie takich infernalnych historii, a wiadomo, że jeżeli mówimy o piekle, to tam siedzi po prostu facet z rogami. Jest to literacko, jest to bardzo wdzięczna, piękna po prostu figura, która uważam została zdemonizowana tylko wyłącznie przez jakby Kościół katolicki. To jest agenda katolicka, która to zrobiła. Gdyby nie katolicy, to byśmy po pierwsze nie mieli diabła, a wszelkie jakieś takie rogate istoty, nie wiem, które pochodzą na przykład, które się świetnie mają w jakichś takich... Poganstwie. Na przykład w pogaństwie, ale jakiś taki właśnie
bóstnych po prostu wierzeniach, jakichś heleńskich i tak dalej, to nie ma tam, jest, tam nie ma podziału na złe, dobre. Po prostu jest, ten panteon jest, jest kolorowy, jest ciekawy. Każdy demon, każdy jakaś tam taka sytuacja, jakaś tam, każdy bożek jest od czegoś innego. Jest to urocze, jest to folklor, jest to fajne. Weszło chrześcijaństwo, zajebało po prostu z tymi swoimi po prostu butami, ujebanymi błotem, weszli po prostu w tą piękną, subtelną, ciekawą kulturę i po prostu podzielili świat na czarny i na biały. Nie ma nic więcej. Stworzyli pojęcie grzechu, sumienie, te wszystkie po prostu najgorsze rzeczy, które ten biedny człowiek XXI wieku po prostu ciągnie teraz na tych swoich plecach i cierpi z tego powodu. Więc no, po co szatan? Szatan jest potrzebny, żeby wprowadzać równowagę i harmonię w świecie. Po to jest szatan potrzebny. Bo jeżeli na przykład uznamy, że diabeł to cień, to wyobraź sobie, przyjeżdżamy, tutaj są drzewa. To wyobraź sobie teraz tak, stoi katolik i myśli sobie, kurwa, jakby to zrobić, żeby drzewo nie rzucało cienia? Odpowiedź jest prosta. Nie da się. Ściąć drzewa. No tak, w takim razie. Wymyśliłem. I znowu cytat z mistrza Miałgorzaty. I co, chce pan ściąć wszystkie drzewa? Jest pan idiotą. I niestety tak należy nazywać po prostu po imieniu tych, którzy chcą wyciąć wszystkie drzewa. Chcą się pozbyć wszystkich cieni. No tak jakbyście barany, bo być może też zwolennicy tej jedynie słusznej wiary po prostu będą oglądać ten podcast, czy ten twój kanał. No nie da się po prostu. To tak jakbyście chcieli, żeby dzień trwał wiecznie. Musicie mieć świadomość tego, że cała natura, że wszystko, mężczyzna ma dwa jaja, nie wiem, no ma jednego fiuta, fakt, ale ma dwa jaja, parę oczu, nogi, jest dzień, jest noc, wszystko, jakby cała natura się opiera właśnie na dualizmie, na dualności po prostu wszechrzeczy. I tak jest. I wy chcecie wykastrować tą jedną rzecz i jeszcze ją... To potworna arogancja za tym stoi. Potworna arogancja, pycha, to jest po prostu głupie. Więc skoro już się urodziłem w tej Polsce, skoro tym szatanem mnie już straszyli od dziecka, no to gdzieś tam, jak zacząłem bardziej po swojemu myśleć w wieku nastu lat, 14-15, bo wtedy zacząłem się mocno zastanawiać. Ja w ogóle miałem takie loty mocno filozoficzne i mocno takie egzystencjalne. Jak na 15-letniego chłopaka, to w ogóle, wiesz, dzisiaj te dzieciaki grają, wiesz, grają w gry i robią różne, po prostu, wiesz, jarają blanty i wiesz, słuchają hip-hopu i może tak jest po prostu zdrowiej. Ja bardzo wcześnie zacząłem zadawać po prostu niewygodne pytania, na które nie miałem odpowiedzi, ale wybrałem sobie po prostu na sztandarze, umieściłem gościa z rogami, który jest przez jakby kulturę, w której zostaliśmy wychowani, został zdemonizowany, został sprowadzony do, po prostu do parteru. Czekaj, zdemonizowany chyba to jest na odwrót, on został, bo zdemonizowany jakby go właśnie czy ja dobrze słowo rozumiem, no, został w taki właśnie, był przypisane całe zło zostało do niego. Czyli został zdemonizowany. Tak się mówi? Tak się mówi, to przepraszam, zdemonizowany. No bo według mitologii, bo obracamy się cały czas w kręgu mitologii. Zdemonizowany, czyli muszę zrozumieć. Zdemonizowany. Okay. Czyli jeżeli, nie wiem... Tak, oddemonizowany to by było przy ten... Pewnie tak. Został zdemonizowany i zostały mu po prostu przylepione wszystkie najgorsze po prostu cechy tylko po to, żeby straszyć ludzi, najczęściej ludzi nie, kiedyś, wiesz, początki chrześcijaństwa, no to chłopi, czy tymi, którymi się rządziło, ani nie znali łaciny, ani nie znali, wiesz, nie, słowa pisanego, łatwo było tych ludzi manipulować. Dzisiaj też jest łatwo ludźmi manipulować. Dzisiaj to, dokładnie tak, to, że ten margines niepiśmiennych jest taki, to wciąż ludzie są, mam wrażenie, że gdzieś tam w tym DNA chyba po prostu przekazują sobie właśnie tą naiwność. Człowiek może potrzebuje też przewodników. Na pewno potrzebuje przewodników i nie ma w tym absolutnie nic złego. Czasami trochę jest, jak w tych przewodników się wierzy ślepo i jak ten ktoś po prostu, jak się uznaje, że przewodnik zawsze ma rację.
wtedy moim zdaniem no tak, ale tutaj jest wiesz, to no, złe. No tak, tylko że wiesz, w systemach religijnych no, rządzi dogmat, a dogmatu się nie podważa, dogmatu się nie kwestionuje. No buddyzm właśnie ma tą cechę, że tam można podważać dogmaty. No i bardzo dobrze, więc że buddyzm, z tego co wiem, nie jest jakąś zhierarchizowaną religią. Tak, mówi się, że to jest filozofia, ale ja sobie rozmawiałem i trochę sobie, ja się interesuję buddyzmem, aczkolwiek żaden ze mnie specjalista i tam już ci mistrzowie mówią w którymś momencie, że a w sumie to sobie to nazywajcie nawet religią, nie ma z tym żadnego problemu. Cokolwiek, ale wiesz, też nie jestem żadnym specem, w sensie liznałem oczywiście, interesuje mnie w ogóle filozofię. Religię i filozofię, ja się tym interesuję, o tym czytam i sięgam po to i tak dalej. Gdzieś tam jest to, mi to potrzebne do, też do wyrażania siebie, bo język wroga trzeba znać. Słucham? Język wroga trzeba znać. To raz, a dwa, że ja po prostu lubię czerpać z różnych właśnie religii, z różnych cywilizacji takich starożytnych. Lubię czerpać do swojej sztuki, piszę teksty, więc bardzo często po prostu żongluję znaczeniami, żongluję po prostu tym, co gdzieś tam po prostu wynajduję sobie i po prostu bawię się tym zwyczajnie, więc mnie to interesuje. No dobra, Ale właśnie z dwojga złego, no to jeżeli już macie, no nie wiem, buddyzm jest zdecydowanie, to w ogóle nie ma konkurencji, znaczy jest olbrzymią konkurencją, czyli chrześcijaństwo, katolicyzm w tym naszym wydaniu nie jest żadną konkurencją dla buddyzmu, który jest przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest wesoły i jest przyjazny. A jeżeli nie jest wesoły, to przynajmniej jest, i chyba bardziej od tegoż słowa chciałem użyć, jest neutralny. Albo ma być neutralny, okay. Czyli gdzieś tak jakimś sobie środkiem idziesz. Tymczasem to, co robi katolicyzm, to jest po prostu ta taka dychotomia po prostu, totalnie skrajna. Jest albo tak, albo tak, nie ma nic pomiędzy. Jesteś grzesznikiem, jesteś skazany. Jest na wieczne potępienie. Rzeczy są albo dobre, albo złe. Trochę tak jak dzisiaj w tej polityce, prawda? Że ta dynamika jest po prostu taka jednowymiarowa. Jest albo gdzie jest mądre centrum na przykład, nie? Nie, jest po prostu nieudolna lewica w Polsce. I kurwa po prostu bezwzględna, fanatyczna, nie dyskutująca z nikim i z niczym, po prostu prawica. Znaczy ja uważam na odwrót, bo ja uważam, że ta prawica, o której ty mówisz, to lewica. A lewicy w ogóle nie ma, moim zdaniem. A reszta to jest jakaś opozycja, która jest pogmatwana całkowicie. Tak przynajmniej ja to widzę. No okej, no w każdym razie boli mnie to, że coraz mniej tego środka, coraz mniej przestrzeni na dialog, coraz mniej szarości. A przecież ja uwielbiam w ogóle kolor szary i uważam, że natura ludzka jest przede wszystkim, żałobę mam, wiesz? Naprawdę? No, w wieku 15 lat zamordowałem Boga i od tamtej pory po prostu jest tylko czarny kolor. A widzisz, patrz, tak metaforycznie powiedziałeś, a to tak naprawdę gdzieś podświadomie znaczy jakieś twoje tęsknocie do Boga. You never know. Chciałbyś, żeby cała historia się skończyła dobrze. Mam cię. Zobaczcie, tyle lat, kurwa, przyszedł jebany i mnie kurwa rozłożył kurwa na łopatki, przejeżdżał i kurwa. No i już, to możemy kończyć. Pozwalam sobie na żarty, ja, taki jest ten program. Bardzo dobrze. Albo bardzo dobrze, bo ja mam wrażenie, że troszkę, ja też mam taką tendencję, że jak się wbija w jakieś takie refleksyjne historie, takie parafilozoficzne, chociaż nie obrażajmy filozofii, to się być może zapoważnie robi, a może właśnie dobrze, żebyśmy troszkę spuścili powietrze. Ja bym chciał tak, ja i właśnie zrobić tak się to, staram. Tak, no. Tak, ale słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, bo ja chcę dojść tylko do jednej takiej prostej prawdy. Rozumiem, że ty nie podziwiasz zła i chujozy samej w sobie. Zła, czyli w jakim sensie? Na kurwa przykład, macie, nie wiem, torturowania niewinnych dzieci, kurwa, albo ludzi, bo kurwa, nie wiem, komu się tego penis staje i lubi ciąć innych i kurwa mieć przy tym zabawę. Czy to co, uważasz, że to jest fajne? Przede wszystkim odróżniam to metaforyczne, literackie zło, które jest paliwem na przykład i takim leitmotywem mojej twórczości,
od patologicznego zła, którym, wiesz... To właśnie chciałem wiedzieć. Tak, które nas otacza, które jest przerażające. No nie cieszy mnie śmierć ludzi, nie cieszy mnie to, że na granicy po prostu w sposób totalnie niehumanitarny po prostu traktujemy ludzi, którzy są w potrzebie, nad którymi trzeba się pochylić i kraj, który z definicji jest katolicki, kurwa, postępuje nie po katolicku, więc ja pierdolę taki katolicyzm, pierdolę taki kraj i taki rząd, po prostu do piachu z nimi, a to, że ja tutaj labela nie mam, kurde, katolik, to... Myślę, że gdzieś jakiś paradoks wielki w tym tkwi, że ludzie, którzy nominalnie nie są katolikami, nie są chrześcijaninami, mają w sobie paradoksalnie dużo więcej miłosierdzia i zrozumienia dla drugiego, dla bliźniego tak naprawdę. Ja się bardzo często nad tym przyłapuję, a od dekalogu mi daleko po prostu. A daleko ci do dekalogu? O, myślę, że tak. Bo ja kiedyś czytałem taki dekalog szatanistyczny tego, Boże, jak się nazywa, coś na C, taki facet. Co na tam C to pewnie Lavey. Anton Chandra Lavey. Może, no to okej, okay, no prawie, ale jak to wygląda, mogłem pomylić, tylko u góry nie ma tej kreski. No jest ta Biblia szatanistyczna, coś takiego jest, tak? I jest takie tam też 10 przykazań. No i słuchaj, ja z niego wydedukowałem jedną rzecz, że 90, no to teraz tak rzucam populistycznie, że większość Polaków to szataniści. No może tak być. No mówię ideologicznie, tak. Ponieważ tam się okazało, że tam są w nim te przykazania bardzo podobne do dekalogu chrześcijańskiego, czy właściwie akurat dekalog nie jest chrześcijański, tylko... Możesz tam zawinąć i pojedziemy sobie wzdłuż tutaj okay. Tego. Tak, nie, nie, tu nie. Nie, tu masz przecież. Tam, tak, tak. Aha. Dobra, wiem, o co ci chodzi. Chcesz chodzi powiem? Mi o starotestamentowy i teraz tak. Chodzi mi o jedną rzecz, że tam była taka jedna mała różnica, że w doktrynie chrześcijańskiej, czyli mówię chrześcijańskiej, nie katolickiej, ja te rzeczy bardzo mocno rozróżniam, ponieważ mi filozofia chrześcijańska... Lewo? Tam, tylko tak. Że źle pojechałeś. No chuj, jedziemy no na jest, dobrze. I tam w prawo. Dobrze. Uda się nam? Troszkę mówi się, kurwa, jak Polacy przed mistrzostwami. Nie ma, że nam się udać. To jest ulica, to po prostu trzeba zrobić dobrze. No i zrobiłem. No ale zaraz się... Nieprawda. Ja nie oglądam mistrzostw. Tak, trzeba skutecznie jechać i... No i co, jestem skuteczny? Jestem. No. I teraz tak. Chodzi mi o to, że... To jest taka totalnie pacyfistyczna nauka, mówię z Chrystusowa nauki. I one się nie sprawdzają w sytuacjach, w których jest jakiś po prostu taki najazd chujozy, że po prostu ją trzeba zwalczać, a nie kurwa się jej kłaniać. Natomiast tak ogólnie to tam jest chyba, żeby nie czynić tak w tym, mówię teraz o tym dekalogu szatańskim, żeby nie czynić innym takiego zła, żeby nie czynić tego, co sami byśmy nie chcieli, się nie przypierdalać do innych bez sensu. Czy wiesz, ja to dobrze zrozumiałem? Czy, być może, czy nie? Nie wiem. O, zobacz, jak pięknie wygląda panorama Warszawy w tym świetle. Teraz. Wiem, wyczuwaliście. Ale ładnie, jest przepiękne. No, co też świetnie wygląda. Nasze, lubię jeździć po Warszawie. Nasze downtown po prostu, kurde. Ale ty mówisz teraz cynicznie, czy nie, prawdziwie? Ja bardzo lubię Warszawę. A, bo mi się to podoba, żeby było jasne. Ja bardzo lubię Warszawę, jestem fanem tego, że Pałac Kultury stoi. Ja też. Proszę go nie burzyć i tak dalej, ale słuchaj, więc tak, znowu, bo ty tak się tutaj też gubisz w tych wszystkich rzeczach, mam wrażenie. Nieprawda. Prawda. Nie. Zacznę od tego, że mówisz o tym, że nauki Chrystusa, więc to jest wszystko... Dobrze, wiem, że on jest symbolem i że kurwa nie. I tak dalej. Mówię o tym, że to jest wszystko utopia. Tak, no to jest oczywiste. To jest utopia. Tak. Tak samo jak wiesz, no komunizm, jakby założenia komunizmu też są piękne, tylko tak. Są utopijne, więc po są prostu... Są bardzo zbliżone do chrześcijaństwa. A człowiek jest człowiekiem. I, tak. I musisz mieć to zawsze na uwadze, że jesteśmy tylko ludźmi, że się potykamy, że jesteśmy po prostu ułomni, niedosłownie, tylko gdzieś tam, prawda, i emocjonalnie, i duchowo, i tak dalej. Jesteśmy skrajnie po prostu niedoskonali i tak dalej. I być może gdzieś, wiesz, ktoś kiedyś jakby wymyślając to wszystko pomyślał, o kurwa, no te cherubinki, to wszystko jest takie fajne, doskonałe, te aniołki i tak dalej, do tego będziemy dążyć.
ja nie jestem fanem tego po prostu. Uważam, że to jest, no nie wiem, że to są jakieś fantazmaty, że to jest głupota. Teraz po prostu tu człowiek się przewróci i będzie mu leciała piana z pyska, to co, wysiądziemy, mu pomożemy, czy jemy to? Ja na pewno. Ja ostatnio to zrobiłem w Sopocie, szliśmy na imprezę z ekipą i siedzi, no facet nie mógł wstać, był po prostu zmęczony bardzo, bo dużo soków wypił, a to się zdarza, a drugi facet, który stał obok niego, i to nie były żule w ogóle, tylko po prostu normalsi tak zwani, i od razu pomożemy, to i odprowadziliśmy go do samego domu, i uwaga, domu nie okradliśmy, portfel mu nie zniknął, prawda, buty wciąż miał na nogach, widzisz. I w małym zeszyciku dobrych uczynków Nergal zaznaczył czek, czek, czek. Ale czekaj, to może dostać minus w piekle, kurwa, za to. Słuchaj, być może, ale pamiętaj, że ja tam rządzę, więc mogą sobie, kurwa, te minusiki zbierać, a przyjdę i po prostu zrobię porządek. A, widzisz, mówimy, czyli słuchaj, dążysz do bycia Bogiem. Operujemy prosto, jedź. Ja bardzo lubię w ogóle Saskokarpę. Lubię tą ulicę. No i francuska jest po prostu tak urokliwa. To jest tak trochę podobna miejsce do Pogodna w Szczecinie. Nie wiem, czy byłeś kiedyś. Chyba do Pogoni Szczecin. Nie, do Pogodna. I tutaj mi się bardzo podoba w Warszawie, że i zwłaszcza tutaj, bo centrum takie nie jest, że to jest, zobacz jaki to ma w ogóle taki parkowy klimat. No tak. Więc możesz w ogóle wjechać w te małe uliczki, możemy sobie w ogóle nimi pobłądzić. Tak właśnie będziemy czynić. Bo tu jest po prostu przecudownie. A w ogóle, a zrobimy za chwilę też taki myk mały, że ja cię poprowadzę po... Weźmiemy sobie jeszcze kawę, bo jestem kawoszem strasznym i przychodzi już powoli czas trzeciej kawy dzisiaj. I tutaj jest taka kawiarnia, ja pamiętam, Hałas i Kawa, czy coś takiego. Winyl i Hałas. I... Diabelska kawa. No, jest bardzo dobra. I więc byśmy sobie ją po prostu wzięli jeszcze na drogę. I czekaj, bo zgubiłem wątek. O czym mówiliśmy? O tym, że ludzie nie są perfekcyjni, a chrześcijaństwo utopia. Więc mamy tę utopię i tak dalej. Więc ja jestem fanem odrzucania tych mitologicznych historii. Poniekąd, wiesz, jakby korzystam z nich. Gdzieś tam na sztandarach mam po prostu, wiesz, te wątki religijne są mi bliskie, ale ja z nich tak naprawdę korzystam. Głównie artystycznie. I to były rzeczy, do których ja chciałem dojść. Głównie artystycznie, ale co nie znaczy, że gdzieś tam nazwijmy ją tą ideologię sataniczną, ona jest mi obca. Nie, ja stoję za tym, co mówię. Ja jestem tym, co robię. To jest wszystko, wiesz, wyrażam siebie szczerze po prostu, ale tu jedź. To jest chyba kajak, co ci się mogę, a może gdzieś. Tak, to pozdrawiamy Kaję i Tomika. I mery z Polski. A słuchaj, tak na koniec dnia, no bo tak jak już gadaliśmy o tym, że tych bogów, ten cały panteon jest bogaty, prawda, co kultura, co kraj i tak dalej, to masz wszędzie, kurde, po prostu inny zestaw, wiesz, bogów, bogiń i tak dalej. I to jest wszystko okej, ale na koniec dnia trzeba być po prostu człowiekiem. I starać się być, niezależnie już po prostu od sztandaru, który po prostu powiewa ci nad głową, starać się przynajmniej być zwyczajnie po ludzku przyzwoitym. O, proszę bardzo. Lubisz słowo życzliwość? Bardzo. Bardzo. To jest trudne słowo, nie tylko, bo chyba przez ja teraz je przez skropkę się chyba pisze, nie? Ja teraz jestem jego propagatorem. Bardzo, bardzo dobrze, bo to jest mądre słowo i to jest mądra filozofia, ta życzliwość. I też zaznaczam, bo też jestem jej fanem, jest bardzo trudna. Jakby wprowadzenie tego w życie i wiesz, otaczanie się ludźmi i te interakcje i to wszystko i wiesz, i przypominanie sobie, kurde, men, czy naprawdę fajnie, że odpowiedziałeś tak temu gościowi, czy to fajnie, że byłeś niemiły, czy to jest okej, okay? A na każdym kroku zdarza mi się być po prostu no, nie w porządku, być nadpobudliwym, gdzieś tam kompulsywnie, wiesz, odpowiadać ludziom i tak dalej. Ja wiem, że to nie są fajne rzeczy. Czasami te reakcje są właściwe i mam jakby do nich prawo, ale wydaje mi się, że nadużywam tego, bo jestem, nie wiem, sfrustrowany, bo jestem poirytowany, bo coś mi na przykład tam gdzieś w życiu na przykład nie wyszło i wyżywam się na kimś innym. Pojedziesz prosto teraz. Okay. I ja mam nadzieję, że wiem, gdzie przekraczam te granice, gdzie przekraczam granice tej przyzwoitości. No to dobrze. Czyli pojawia się autorefleksja. Myślę sobie, kurwa, Nergal,
mogłeś tego nie robić, kurde. Bij się w piersi, powiedz, kurde, następnym razem ugryziesz się w język, zanim zareagujesz w taki niefajny sposób, to pomyśl dwa razy. Ale patrz, jest taki w takim razie na pierdolnie. A ja chciałem, kurwa, wymusić pierwszeństwo. Chociaż to Mercedes, więc miałbyś... Mercedes, jak wiesz, bije BMW, więc... Nie, nic o tym nie wiem. No to właśnie się dowiedziałeś. Nieprawda, poza tym, wierzę w to. Poza tym Budda o tym mówił. Nic takiego nie mówię. Ja jestem Buddą, nic takiego nie mówiłem. A wyglądasz. Wiem o tym. A mówił ci ktoś, że z twarzy przypominasz tego wróżbitę? Którego? Jackowskiego się nazywa? Co ty gadasz? No tak. Próbowałem się z nim umówić, umówił się ze mną i nie przyszedł na spotkanie. I nie odpisał o nic. Serio? Tak. Byłem zdziwiony tym zachowaniem. Nie wiem, może coś się stało panu Jackowskiemu i nie mówię, że jakoś coś strasznego się wydarzyło, ale tak potem się nie odezwał, nic nie powiedział. A ty kawę pijesz w ogóle? Tak, nie? I w ogóle ja nawet chciałem zaproponować kawę i bardzo zajebiście, że z tą kawą. Tylko ja piję taką, kurwa, aniołkowatą, czyli latę. Że to się tobie nie spodoba pewnie. A ja pijam takie krótkie, jak flat white jest, czyli jest troszkę mniej mleka i jeszcze mniej mleka lubię. Ale jednak trochę mleka, tak? Ja lubię trochę mleka. A najlepiej, myślałem, że na czarno najlepiej bez bez laktozy. Okej. Okay. To nie wiem, czy to pijesz do latkowski. Latkowski to jest dopiero... Szatanista? Nie, kawał gnoja. A, ale właśnie domagamy się w sądzie swoich praw za zniesławienie, za to, że po prostu tak bezkarnie, beznadziejnie po prostu oczernia ludzi i wygramy. Ja jestem przekonany, że wygramy. Jest tylu ludzi, którzy wszyscy musimy... Mam takie wrażenie, że wydawało mi się, że ten człowiek przesadza mocno w wielu rzeczach. Nie znam go osobiście, myślę, ale to jest taki najgorszy sort po prostu takiego oportunisty, pieniacza, krzykacza, który po prostu chce gdzieś tam, wiesz, zbić jakiś kapitał na tym, że po prostu, że oczernia kogoś, że trafia w tak zwanych, wiesz, ludzi, ma target ludzie na świeczniku i wiadomo, że to działa jak magnes. Mówisz, ludzie się szybko elektryzują, tak. Że Darski to, a Szyc tamto i coś tam, więc absolutnie trzeba zawsze głośno, czy zawsze, ja uważam, że trzeba głośno po prostu mówić. Trzeba walczyć. Nie takim ludziom i nie, po prostu nie będziesz sobie mordy wycierał moim nazwiskiem, bo na to nie zasługujesz i koniec. Słuchaj, jeszcze jedna twoja filozofia mi się podobała. Jaka? Chyba u tego, u Rawicza kiedyś o tym opowiadałeś, że całkiem dobre jest, kurwa, naprawdę całkiem dobre i czasami nie musimy się zesrywać, żeby było najlepsze na świecie, że taka całkiem fajna dziewczyna, tak, to jest naprawdę fajna rzecz. Tak. A my tak zawsze chcemy, żeby, kurwa, tak cycki były najlepsze, dupa najlepsza, charakter najlepszy, wiem, trzeba obkrążyć. Ale mogłeś tu pojechać. Aha. No, ale przez stację. Już za późno. Tak, za późno. Pizniesz te Volvo z tyłu. Nieprawda. To prawda. Ja myślę, że ja i nie mówię tego z perspektywy, ja nie mówię, że ja jestem content po prostu. Ja jeszcze, że tak powiem, do swojej bazy nie dojechałem, mówiąc znowu językiem poetów, a chciałbym. Czyli budujesz swoją filozofię? Nie, po prostu buduję swoje życie, tylko że jeszcze i tu w prawo powiedzmy, tylko że po prostu jeszcze nie wylądowałem, jeszcze nie, a nie, tu nie możemy, dalej jedź. Jeżeli ci, którzy oglądają, absolutnie nie traktujcie tego wideo jakiegoś instruktażu topograficznego po Warszawie, po prostu, bo źle skończycie. Nie jedźcie naszym śladem, nie podążajcie naszymi śladami. I teraz biblijnie troszkę zabrzmiało. Jedźmy w prawo. No, tu w prawo. Nie do końca u nich właśnie, że tam cały czas trzeba podążać. Ja nie wierzę, że ty dojedziesz do domu bez dzwona, patrząc jak ty jeździsz. Nieprawda, ty stary, wiesz, że ja jeżdżę od 17 roku życia, mam 46 lat, czyli zaraz będę miał, pierdolone, czekaj, 30-lecie, czy dobrze mówię, i ja nie spowodowałem w życiu ani jednego wypadku. A ktoś spowodował na tobie? Raz faceta wypierdzieliło na bok i mi walnął w bok. Ale nie z mojej winy. A jak mówi klasyk, w bok to można, z boku to można dostać w ucho. A ja dostałem w takie ucho drzwi. Coś mówiliśmy ważnego. Dobra, nieważne. O czym mówiliśmy? Znowu go zgubiliśmy wątek. To bardzo dobrze, ja tak lubię właśnie. A ja też. Nie tylko, trzeba cały czas się tego trzymać. Tylko, że nigdy właśnie... Kurwa.
No nic, no mówimy o filozofii, o życiu. A mieliśmy mówić o rzeczach lżejszych i bardziej takich... Nie, w ogóle nie. Ja miałem założenie właśnie, że chcę A, wiem o czym mówiliśmy. O tym, że nie musi coś być perfekcyjne, żeby się z tego cieszyć. To jest zajebista filozofia. I teraz tak. To jest bardzo fajna filozofia i parę dni temu gdzieś tam, scrollując oczywiście Instagram, wyskoczyło mi zdjęcie jakiejś dziewczyny, nie było widać jej twarzy, miała podniesioną, miała tutaj tatuaż, wiesz, laski sobie robią te napisiki tam i tak dalej, najczęściej jakieś głupoty, jakieś kretyńskie cytaty, ale ten był fantastyczny. Miała wytatuowane po angielsku, tu w prawo powiedzmy, I am enough. Jestem wystarczająca. I to jest tak piękne. No to jest właśnie to, o czym ty mówiłeś. Tak, to jest dokładnie to. I to się tyczy nie tylko relacji. To się tyczy też nas samych, to się tyczy naszej pracy. To się tyczy... No ja niestety mam taką tendencję do tego, nie, może być lepiej, zróbmy lepiej. A wiesz, ale gdzieś musi być sufit. Gdzieś musi być sufit i zaraz będę kontynuował... Bo w nieskończoność byśmy nad czymś pracowali, tak. A nie skończyli nigdy dzieła. Dokładnie, to jest na przykład to. Albo... teraz polecę takim troszkę, kurde, Kubą Wojewódzkim, czyli tak materialistycznie bardzo, ale... lewo, prawo, mów. Tutaj i teraz w prawo... O kurwa, nie można tutaj. Jak to można dojechać? Dobra, chcemy dojechać tu. Tak. A masz w ogóle... Weź, powiedz adres, a ja wpiszę w GPS-a i on powie, jak dojechać. No. Dobra, to... Zrobimy tak w XXI wieku. No. Dobrze, dobrze, to zróbmy to tak. Wpisz. Masz do telefonu, masz pogadać? Bo ja do mojego teraz nie mogę. Dobra, ja to znajdę i ci powiem, jak tam jechać. Co ja mówiłem? No cały czas mówimy o tym enough. Enough, dobrze, więc odwiecznie zaczynamy zdania, pania mi mówiła zawsze. Beznadziejne w ogóle, to nie ona decyduje, od czego ja będę zaczynał zdanie. Nie będzie, kurwa, mówić jak mam żyć. A na pewno nie jak mam mówić. Hałas i winyl. O, jest. Jest znowu reklama. Zakład Kuśnierski. Ja uważam, że takie rzeczy, takie inicjatywy trzeba wspierać i o nich głośno mówić. Teraz uwaga, już ci mówię. Start. Kieruj się na wschód. Nie, ja tu wpiszę normalnie. Powiedz tylko adres, proszę. Już ci mówię, to jest... gdzie jest adres? Dobra. Elsterska 10. El. Elsterska 10. Ty, no nawet jest ten numer. Dobrze. Samochód. Pamiętam, że jeździłem, parę lat temu jeździłem Audi A5. To było bardzo fajne auto i jeździłem i tak mówię, a będę sobie nim jeździł 3 lata i wymienię na nowe. Mija 5, a wciąż tym Audi jeżdżę. I znajomi, koledzy, ci, którzy być może tam lubią się tak pozycjonować i no... te auta, to musi być lepsze i cały czas nowe i tak dalej. Czemu nie kupisz sobie lepszego samochodu, szybszego? A mówisz, co? Nie, po pierwsze, nie mam pomysłu, a to jest wystarczająco dobre. I gdzieś tam się ugiąłem i dobrze się ugiąłem, no bo po tam, nie wiem, chyba 6 latach sprzedałem i przeskoczyłem sobie na Mercedesa, znowu reklama. Jestem bardzo zadowolony i zaraz też mija chyba 3 lata i tak... I znowu, to jest wystarczająco dobre auto, czy ja potrzebuję większe, bardziej, nie wiem, jakiś ekskluzywny? Nie, nie potrzebuję, ale gdzieś tam jest ta gonitwa, gdzieś ulegam prawdopodobnie jakiejś presji. Nie wiem, to są, zgaduję też, być może jakieś deficyty. Ja pochodzę z bardzo takiej, wiesz, przeciętnej rodziny mieszkającej w bloku, więc zgaduję, że gdzieś być może w życiu, a mnie zamiast być może dajemy z pewnością, sobie po prostu kompensuję jakieś, wiesz, to, że przez, nie wiem, paręnaście lat ja nic nie miałem w życiu, ale miałem niewiele. Czekaj sekundę, czekaj. A, bo ty masz tutaj. Tak, ja już mam wszystko. A, czyli to tam trzeba iść dalej. Ale wiesz co, słuchaj, może jednak za mocną filozofię do tego doprawiasz, bo powiem ci tak, ja na przykład nie uważam, że jestem gadżeciarzem w żaden sposób, ale lubię dwie rzeczy. Widzisz, tam Czarna Rondo wjechacie dopiero. Dobra, taki dobra. To jest cwancyć. Ale ja na przykład lubię dwie rzeczy. Lubię nowy telefon i lubię fajne auto. Dlatego, że ja akurat z tych rzeczy bardzo mocno korzystam. I
jak widzisz, ja nagrywam wszystko na telefonie i lubię mieć nowy model i żeby była dobra kamera, no oni robią lepsze kamery w następnych modelach i to mi się sprawdza. Głośniczek jest na przykład lepszy, albo mikrofon. A to jest okej, to są wszystko. A na przykład w Mercach jest super jedna rzecz, której mam nadzieję, że niedługo będzie... Ta gwiazda z przodu, nie? To jest też okej, ale wolę w ten... prawie pentagram. Wolę tego, wolę w Rolls Royce, tylko ja bym sobie zamiast tej panienki wstawił fakolca, żeby fakolec wyjeżdżał mi z tego. Tylko po to właściwie chciałbym mieć Rolls Royce'a. Natomiast jest, nie, zajebista faza, że bada ci wzrok i ciebie, czy nie zaśniesz przypadkiem, albo się źle nie poczujesz, jeżeli coś to przejmuje kontrolę i ci odprowadza samochód na bok i dzwoni po karetkę. Zaraz nic nie trzeba już robić. No kurwa i zajebiście, o, słuchaj, no. I tam wiesz. Tak, tak, słyszałem, mówili mi ludzie, że testowali te auta w ten sposób i to faktycznie wszystko działa. Natomiast no wiesz, ja straciłem na przykład jednego kolegę, dlatego że zasnął za kółkiem. Gdyby miał takie auto, może by dzisiaj żył. Nie, to są spoko rzeczy, wiesz, jakby jak korzystajmy z uważaj, to będzie chyba w prawo zaraz. To jest tutaj już? Tak. Lipską? Tak. Dobra, a widzisz. Na pewno tu? Tak. Dobra. Jakby to jest wszystko dla ludzi. To i ludzie... patrz, teraz byśmy jeździli w kółko, a tutaj pach, pach i on to jest super. To jest w ogóle Google i tak dalej. To są super gadżety, są ważne, potrzebne. Życie jest zdecydowanie łatwiejsze z nimi. Zgadzam się. Jasne. Znowu. Zobacz, bo rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy też o religii w tym kontekście i ta kawiarnia jest tu, to jest w ogóle w przepięknej kamienicy, na której taka zajebista Maryjka jest. I teraz tak, tutaj możesz sobie już tam się zatrzymać. Słuchaj, ja bym zrobił tak. Jak? Ja bym stanął, no. Ty poreklamujesz jakieś fajne zakłady kuśmierskie, ja wyskoczę nam po kawę. Dobra. Może by tak być? Dobra, ja zrobię jakiś monolog. Cokolwiek chcesz, zrób monolog. Monolog waginy. Tak, a ja tam potem tego. Możesz, dobra. Waginy, penisa, co? A cofnij się tak, żeby tu ktoś będzie chciał wjechać zaraz. Myślę, że nie będzie chciał, ale masz rację, możliwe, że ze wszystkich ulic na świecie on wybierze akurat właśnie tą. Dokładnie tą. I nagle tak się stanie. A dobra. Tutaj jest taka przestrzeń. Super. Dobra, więc tak. Dobra, ja zaraz się poproś pana o... Nie wybrał i trzeba bardziej się przykleić. Zapamiętasz Cortado? Cortado, no. Zapamiętam. Cortado na mleku bez laktozy. Cortado na mleku bez laktozy. A jak coś to... A nie ma twojego telefonu. Nie, ja zapamiętam. Masz tu mój telefon, więc nic nie zrobisz z tym. Lecę po Cortado. Cortado na mleku bez laktozy. 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 Tak zapomnisz. Będę pamiętał, zaskoczę się. I co teraz? Z nami gadać. No dobra, skoro już zacząłem o kawie i uwaga, nie mam żadnych udziałów w tych miejscach, ani żadnych zniżek i nie chcę mieć zniżek, bo dbam o to, bo chodzę do tych miejsc i kupuję na przykład kawę. Jestem wielkim fanem kawy, więc mam bardzo często w ogóle logistykę jakiegoś miejsca opiera się... Gdzie jest w ogóle to? Gdzie ja się patrzę tu? Opiera się właśnie na tym, gdzie są takie coffee spoty tak zwane. Czyli na przykład, nie wiem, jadę do Berlina i wiem, gdzie są moje ulubione kawiarnie. I tak sobie często rozkładam po prostu dzień, że tam pójdę i wypiję. No, i w Warszawie robię to samo. Bardzo często gdzieś tam determinuję jakieś historie, no, nie wiem, na przykład spotkanie mam albo jakieś biznesowe, czy nawet towarzyskie, czy cokolwiek. To mówię, słuchaj, a wiesz, na Saskiej Kępie jest to miejsce, to tam się spotkajmy na kawę. Nie wiem, na Tamce jest Story, to jest fantastyczna kawa. Później po drodze na Bagateli jest zajebista kawa prowadzona przez Ukraińców, po prostu absolutny top, po prostu super miejsce. Coffee Desk, więc tutaj robię dużo reklamy, ale dużo dobrej reklamy, to są fantastyczne miejsca, nie żadne sieciówki, więc skoro jest reklama, to też będzie antyreklama, na przykład coś takiego jak Coffee, jak to się nazywa, Costa Coffee, powinno być kurwa oficjalnie zakazane. Jestem fanem jakości, to jest dokładnie przeciwny biegun, to jest jakieś ultra gówno. To jest jakieś błoto po prostu, to jest syf kompletny, więc tak
nie lubię źle mówić o kimś, a nie o ten, ale to jest, nie mogę się po prostu powstrzymać. Costa Coffee. Raz w życiu tam poszedłem, później powiedziałem, pamiętam, że z Johnem Porterem, mówię, stary, kurwa, raz w życiu piłem tam kawę później, i to jest w ogóle jakaś katastrofa, i on mi odpowiada. Wiesz, kto chodzi, wiesz, kto pije kawę w Costa Coffee? To chyba jakieś takie powiedzenie brytyjskie. Nie. People who are desperate for shit. Strasznie mi się to spodobało, powtarzam to. John, dzięki za tipa. Więc ja powtarzam tą historię, więc ludzie po prostu, którzy... Bo to też jest taki double meaning, nie? Że desperate for shit, czyli że którzy pragną gówna w sensie tego, ale też że do Costa Coffee możesz iść, żeby czasami jesteś w mieście i nagle musisz po prostu kupę zrobić zwyczajnie. Więc możesz iść skorzystać z kibla w Costa Coffee i wydaje mi się, że tutaj się może Costa Coffee bronić po prostu, że kupę można tam zrobić, ale naprawdę nic więcej. Zobaczymy, jak sobie Jackowski zaraz poradzi z zamówieniem. Boję się trochę, bo przywleczy mnie jakieś nie wiem co. A za chwilę, słuchajcie, mam spotkanie, za 15 minut muszę być na sesji zdjęciowej i na chyba krótkim filmie do... Uwaga, wam powiem, o co chodzi. Bo to też będzie reklama, ale taka... no to jest właściwie profilaktyka i coś bardzo ważnego, o czym trzeba mówić. Słuchajcie, to jest... Badaj jajka. Podoba mi się ten humorystyczny akcent, ale jest poważna historia, no bo oczywiście mówi to o raku jądra i prostaty u mężczyzn, czyli jest to temat, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich facetów. Tutaj jest taka znana twarz. Znacie tego gościa? Tak, yes. Z rzeczami tak jest, że czasami się pieprzą. Dobra, więc mówiłem tutaj o badaniach jądra i badaniach prostaty. Wiem, bardzo mądrze. Wiem, że to są, bo właśnie zaraz mnie jedziesz na sesję w ogóle, nie? Aha. Bo ja po tej rozmowie właśnie mam sesję, to mówiłem tutaj ludziom. Jesteśmy. Nie mam iPhone'a, bo kiedyś były te problemy z tym. Teraz wbij tutaj proszę Wileńską 13. Dobrze. Z tym przesyłaniem plików i własnej muzyki. Hmm. I mnie to strasznie wkurwiało. Podobno teraz jest już z tym dobrze, tak? Ale jak kiedyś doszło do tego, że na iTunesie mi on skasował całą moją listę numerów, to poszedł w Androida, a teraz właśnie stoję przed wielkim wyborem. Będę się zastanawiał między Samsungiem a Apple'em. Nie, wiesz co, Wileńska. Dobra, nie. Znowu, kurde, wojewódzki z Kędzierskim, kurde, coś zrobili u siebie i... Plac czy ulica? Ulica. Ulica Wileńska. Ile? 13. Symbol zmiany. Okej. Okay. Dobra, a wiesz co, już tam po... a jeszcze ostatnie tylko takie te, a propos tych psi, hokus pokus i tych wszystkich innych rzeczy. Będziemy. Idealnie wyjdę i od razu wchodzę na sesję. Super. No i super. Jedziemy. Powiedz mi tylko jedną rzecz, a nie wiem, wierzysz, podejrzewasz, a może wiesz albo coś, czy myślisz, że jest taki diabeł żywy z innej galaktyki, z innej czasoprzestrzeni, jakaś moc totalnie, nie wiem, zła albo nie zła, albo jakaś tam, czy w ogóle... Nie, znaczy nie wiem, co jest, bo w przeciwieństwie nie jestem wróżem, ale ja... jest energia oczywiście, a to jak ją zdefiniujemy, no to już tylko jest jakaś tam, wiesz, semantyka. Dobra, czyli jest energia i tutaj stoi ten i on ją nazywa w ten sposób. Do tułu pojechać. I nazywa ją na przykład, nie wiem, a ty jesteś Bogiem, a ktoś inny mówi, a ty jesteś diabłem, a ty jesteś jakąś tam energią solarną, a ty jesteś tym i tym i tak dalej. I to już tylko i wyłącznie nasza jakaś tam wola i nasza wyobraźnia, jak my sobie tę energię będziemy nazywać, jak my będziemy je definiować, jak my będziemy po prostu jaką do nich podchodzić, jaką rolę będą one odgrywać w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo miły facet w ogóle prowadzi to miejsce. I tyle, that's it. Więc, a reszta, też mówię, to jest wyobraźnia tylko, nie? Energia jest jedna, ona tutaj, ona jest wszędzie, ona jest tutaj, wiesz, atomy, to wszystko zapierdala, to żyje. Łącznie z ciemną energią. Nie ma ciemnej energii. Ja jak myślę, to nie ma, kurwa? Przecież to jest pojęcie fizyczne. Czarna dupa chyba to jest nie, takie pojęcie. Ciemna energia, no kurde, w energii kwantowej. Ciemna dupa, ciemna masa. To też, ale to są zupełnie inne rzeczy. Ciemna energia jest w fizyki kwantowej. I co to jest ta ciemna energia? To jest takie coś, co tam wpływa na grawitację i teraz odkryli to i to dobra, jest coś, dzięki czemu różne zjawiska, których nie mogli wyjaśnić, zaczynają móc wyjaśniać właśnie dzięki tej ciemnej energii. Uważają się również za Boga. Jest też taka... I uwaga, wyjdę, jeżeli nie będziemy mieli dzwona po drodze, bo mamy jeszcze 15 minut na to, wyjdę z tego pięknego, białego BMW dzisiaj prawdopodobnie trochę mądrzejszy. Niewiele, ale trochę mądrzejszy. Słuchaj, to już zawsze coś. No tak. To już zawsze coś. Pewnie wygoogluję, pewnie sprawdzę. To jest bardzo fajna rzecz. Będę chciał mieć jakąś powierzchowną wiedzę, jak mam o wszystkim, a nigdy nie zgłębiam to niczego. Jeszcze spraw prawo Benforda. Dobrze. O ile nie słyszałeś o nim. Pewnie słyszałem. Totalnie ciekawa sprawa, ale nie będę teraz się wkminiał teraz, ale bardzo ciekawa. Nie spojluj. Słuchaj, a ja ci nie powiem, jak się skończył Bond nowy. I dobrze, ale ja już wiem. Chyba, że się skończył inaczej niż wszystkie inne. No, jesteś wróżem, więc masz prawo, wiesz, jakby te rzeczy widzieć, wróżyć, prawda? Czekaj, wiesz co, widziałeś film Fallen z Denzelem Washingtonem? Który to jest? W sieci zła, beznadziejny polski tytuł, tak. A Fallen jest tak. Upadły. Fallen. Tak. Widziałem, no. Podobał ci się? Nie pamiętam, chyba tak. Ja go lubię w ogóle. Ja tak. Uwielbiam ten film. Znaczy, lubię aktora, więc nie pamiętam. Pamiętam, to jest chyba jakaś taka sensacja, dobrze mówię? Nie, no to jest prawdziwy horror. Moim zdaniem jedyny... tak, to jest jedyny horror, który widziałem i jest wykurwiasty. No może jeszcze z jakieś półtora widziałem innego, ale serio? Ten... Tak, bo on jest, kurwa, nie taki tam jakiś, że komuś odpierdalają łeb. Znaczy, tam też są ten, ale on jest o inteligentnym źle. O diable Azazelu. A, Azazel, no tak. No. A tak, wiem, co on przychodzi z jednego na ten. Tak. Dobra, już tam. Super scena, tak. Jak on go kurwa tam robi na komendzie w chuja. Super, bardzo, tak, to jest fajny pomysł w ogóle. Dobry. Azazello też był w innym horrorze, Mistrz Małgorzata, moim ulubionym, ale to jest temat na inną historię. Ja w ogóle bardzo lubię horrory, ale właśnie takie... albo takie, które rzeczywiście, wiesz, które nie apatują tą jakąś, tak, nie mają tego elementu gore, czyli wiesz, czyli są takie intelektualne. Ale te gore też lubię, na przykład Suspiria jest taki klasyk, Dario Argento oryginał zrobił, a później remake został zrobiony ostatnio. I to jest po prostu mega horror, fantastyczny, plastyczny, przepiękny, a jest taki przerysowany, taki... O Jezu, masakra, nie będę zresztą mówił, ktoś nie widział, obejrzyjcie koniecznie Suspirię. I a propos Suspirii, właśnie jesteśmy na etapie, bo z Behemoth przygotowujemy nową płytę, pracujemy w tej chwili nad klipami i tak dalej, więc ta Suspiria, to musi zwolnić, bo będziesz miał, jest nie będziemy Poniatowskiego, więc te żółte chujki pilnują i trzeba naprawdę jechać tam chyba. Wiem, 40. Wiem, że są 3,50. No, za dużo ich jest, a kiedyś przez Poniatowskiego na krechę szedłeś i w ogóle wiesz... No, a teraz też. Puszczałem sobie Gangsta Rap albo Behemota i chuj. O kurde. No, a tu kurde, teraz kontrolować trzeba je wszędzie. Słuchaj, ja do jednej rzecz bardzo właśnie mnie interesuje. Jak ty podbiłeś tą Amerykę? To jest super kurna sprawa. Twoja najnowsza płyta, która nie jest Behemotem i teraz będzie wychodzić i wiem, że zaczynasz ją promować i tak dalej. Między innymi miałem to szczęście, że mogłem pogadać z tego tytułu, ale prawie w ogóle o niej nie rozmawialiśmy. To ten... No kurde, masz topowe gwiazdy na tej płycie z metalu. To nie jest muzyka, na której ja się znam, no ale wiem, co to jest. Tak, Iron Maiden i jeszcze parę innych kapel. I
No kurde, właśnie tak jak powiedziałeś, że jestem chłopakiem z bloku do 15 roku, to o wielu rzeczach sobie nie zdawałem sprawy i nagle bach, wiesz, mentalnie przeskoczyć dla nas Polaków pewne te rzeczy, a ty jesteś, wiesz, mogę powiedzieć, że jesteśmy rówieśnikami, ty jesteś 7,7, ja 7,5. Jest kurewsko było trudno, ja wiem, wiesz, tak. Słuchaj, do Szczecina przyjeżdżał jakiś cieć, kurwa, z jakiejś wiochy, kurna, obok z Niemiec i on był panem, kurwa, bo, wiesz, bo on miał marki, kurwa, rozumiesz, jeszcze marki tak, były tak, wtedy. Tak. Ja mam duży sentyment do tych czasów, bo one były, musisz tam zawrócić, tam będziemy jechać. On tak. Tak. No wiem, no, dobrze. Ja mam sentyment do tych czasów, ale to tak jak zgadza się, tak jak mówisz, to były trudne czasy. Wiesz, ja pamiętam struganie i tutaj, wiesz, nie kokietuję mówiąc, że strugałem swoje gitary pierwsze. Mój tata, który pracował w stoczni, wiesz, tam i tam śruć. To po prostu, wiesz, wszedł do stolarza znajomego, temu dał wódkę, tamten coś, wiesz, przyfastrygował gryfy i tak dalej. Więc to były trudne czasy, wiesz, nastolatek, wiesz, dzisiaj nastolatek po prostu nawet nie idzie do sklepu, tylko zamawia sobie jednym kliknięciem gitarę, czy w ogóle są programy, studio sobie w komputerze, w PC-cie, czy tam w tym stawia i to jest wszystko rzeczywiście dużo łatwiejsze dzisiaj, a kiedyś trzeba było się mocno nagimnastykować, żeby muzykę zrobić, żeby instrumenty zdobyć, żeby muzykę zdobyć w ogóle, to jest kolejna sprawa, wiesz, płyty, winyle. Musisz mi o tym opowiadać. Początek lat 90. ja pamiętam oryginalne CD-ki, ja kolekcjonowałem, no ale na przykład moja kolekcja to było na przykład 5 CD-ków, bo wtedy średnia pensja krajowa, za średnią pensję krajową mogłeś kupić właśnie kilka płyt CD. Co dzisiaj w ogóle, wiesz, idziesz do media, czy tam w Biedronce, kurwa, wyprzedają. Nigdzie nie idziesz, masz Spotify, tak, masz to w dupie prosto, nie? I słuchaj, i za 10-20 zł wiesz, kupujesz to, więc to w ogóle dewaluacja, po prostu level, po prostu total. A kiedyś rzeczywiście trzeba się mocno gimnastykować, napocić, ale ja bardzo sobie cenię to, ten cały effort, który myśmy musieli włożyć w to, żeby po prostu te rzeczy się działy, żeby trzeba było, wiesz, żeby wiesz, ta kula się kręciła, żeby ta kula śnieżna szła do przodu i to się jakoś tam wszystko rozwijało. I rzeczywiście, no tak, ja jestem chłopakiem z Żabianki, jestem chłopakiem z blokowiska i no co, no miałem straszną zajawkę, tu akurat się nic nie zmieniło. Kochałem muzykę, chciałem ją robić, chciałem z tą muzyką wychodzić w świat. I to tak po prostu się rozwijało. No, trudno teraz zbriefować, wiesz, historię 30-letnią zespołu, bo za chwilę będziemy wypuszczać taki wielki online'owy. Wiem o tym. Już nagrany, ale tak, dopiero będzie. Po prostu staliśmy po prostu na rzęsach, żeby zrobić to po prostu i to będzie po prostu mega naprawdę. Szczerze, z ręką po prostu na sercu mówię, to po prostu świat czegoś takiego nie widział, a na pewno świat muzyki heavy metalowej, ekstremalnej, którą my uprawiamy. Więc rzeczywiście 30 lat to jest szmat czasu. Więc to też tak dla mnie poniekąd to, co się dzieje, jest normalne. No wydaje płytę na niej, tam grają goście ze Slayer, z Iron Maiden i Venom i różnych innych po prostu absolutnie ikonicznych, legendarnych zespołów, które w większości wciąż istnieją. No ja rozumiem, że teraz to są twoje ziomki. To są ziomy, no bo no. Zaczyna się wszystko od SMS-a, czy tam, wiesz, od wiadomości, ej, dałbyś radę zaśpiewać, chciałbyś? No tak, ale no to wiesz, na jakim trzeba być poziomie, żeby móc wysłać tego SMS-a, no nie? To raz, a dwa, tak myślę sobie, bo zaczęliśmy od tego, tam kręciliśmy się, wiesz, w tych meandrach, kurde, religijno, czy tam jakichś pseudofilozoficznych, żeby wrócić do tego, że tak myślę, że na koniec dnia mam nadzieję, że ci goście godzą się na te kolaboracje. Mam nadzieję, że to nie jest arogancja, co mówię, że po prostu jestem spoko ziomem. Ale no też... Czyli pamiętasz tą puentę, że kurde, warto być porządnym, więc zgaduję, że gdybym był jakimś po prostu chujem skończonym, to pewnie, do niczego by nie doszło. Pewnie by się wiele z tych rzeczy w moim życiu, tych najznamienitszych, najznakomitszych się nie wydarzyło. Więc ja musiałem być po prostu względnie uczciwym, przyjaznym, no w porządku po prostu typem, żeby te rzeczy się działy w moim życiu i żeby na przykład ci ludzie z chęcią po prostu uczestniczyli w tego typu projektach. Więc to jest fantastyczne. To jest taka dla mnie
zajebista gratyfikacja, że po tych 30 latach ja mogę robić rzeczy. I teraz tak, żeby nie było, że bo ty mówisz, bo to są twoje ziomy i tak dalej. Tak, ja mam ich telefon, wiesz, Rob Halford, akurat Judas Priest wysyła mi SMS-a, Kerry King wysyła SMS-a, Lars Ulrich z Metallica, kurde, wiesz, tekstujemy sobie i tak dalej. I ja tam ich gości mam w telefonie, ale to jest połowa mnie, a połowa mnie wciąż ma obsrane gacie i 13 lat. Okej. Okay. To jest dla mnie bardzo ciekawa uwaga. Cały czas i tam jest fanboy po prostu. Tam jest, wiesz, małoletni po prostu fan, który się wychował na tych i cały czas mi się, mimo że tego nie widać, to gdzieś tak symbolicznie, chociaż te ręce mi się trzęsą, myślę, ja pierdolę w ogóle, how come, jak to się stało, nie? Więc tutaj, wiesz, robię, wiesz, poker face, no wiesz, mogę, wiesz, tutaj dorabiać, wiesz, pić gdzie wąsy, kurwa, że no tak, ale ja przecież zapracowałem sobie 30 lat wycierania po prostu scen na całym świecie i tak dalej, i tak dalej. I jasne, mnóstwo pracy i tą pracą gdzieś jakby pokazaliśmy, dobra, słuchajcie, no to jest legitny, kurde, zespół, który przypieczętował, wiesz, kilkoma bardzo konkretnymi, wiesz, sukcesami, dużymi trasami i tak dalej. I to jest wszystko super i to są fakty, ale cały czas to mental, wiesz, tutaj się nie zmienia. Ja cały czas jestem fanem. Cały czas i to też się nie zmienia. Ja cały czas kupuję gadżety. Cały czas, dzisiaj nawet kupiłem chyba, kurwa, nie wiem, 6 czy 7 płyt na eBayu. O, tej nie mam. I będą, wiesz, z USA do mnie zaraz szły i tak dalej. Więc to jest fajne, nie? Ja nie chcę tracić nigdy. Ja chcę wciąż, wiesz, chodzić po ziemi, nie? Ja nie chcę tracić kontaktu z fanami, dlatego za większość rzeczy, które widzisz na social mediach, w ogóle mój profil instagramowy, to ja prowadzę, tylko ja. Profil instagramowy Behemoth, dużo rzeczy takich automatycznych tam wchodzi, labelowych, wiesz, jakichś reklam i tak dalej, ale wiele innych rzeczy takich, wiesz, update'ów, ja to robię sam. Tylko dlatego, że chcę, żeby fani, ci, którzy, wiesz, którzy decydują się followować nasze social media, wiedzieli, że za tym nie stoi, kurde, żaden, wiesz, żaden po prostu koleżka z labela, który po prostu jest, wiesz, desygnowany do tego, żeby po prostu tam, wiesz, pilnować statystyk i numerków, żeby tam całe stale rosło i tak dalej. Nie. Intuicyjnie wrzucam rzeczy, które uważam, że po prostu... Ty zobacz, my jedziemy z powrotem na Pragę. Czemu? No nie wiem, czemu tak, kurwa, pokazuje. To mów, prosto mam jechać? Nie, no jedź za tym. Tylko tak? Kurde, dlaczego nas nam... No zobacz. To jest jakaś bzdura. Przecież my byliśmy tutaj. No zobacz. Wiem, no ale... No, ale to jest to miejsce, czy nie jest to miejsce? Tak, bo to jest na Pradze, więc no. Ja się dziwiło, że ten... No dobra, nie wiem, może on mógł korki policzyć, wiesz? Bo no, to jest tam... inteligentny w cudzysłowie i mógł popatrzeć, że gdzieś inaczej było zatkane. Albo pomyślał sobie, a zwiedzajcie Warszawę, patrzcie, może jaka też jest piękna. Przejedziecie przez Śmierdziawkę, przepraszam, przez Wisłę. Zobaczycie Mazowieckie Centrum Stomatologii. Dokładnie tak. A właśnie most jutro dalej. Które robić. Bardzo fajnie wystaje, jak się jedzie mostem. Tak? No ja bardzo ten budynek lubię, jadąc z tamtej strony, a potem właśnie czytam, a to jest Mazowieckie Centrum Stomatologii, tak myślę, kurwa, czy to jest budynek, w którym obmyślają, cały czas wszyscy myślą o zębach tylko? Każdy, kto tam przychodzi, głaskuje o zębach. Właśnie, a propos zębów, to jutro właśnie na fotelu ląduję jest szansa, jest szansa. Nieprawda, patrz, jeszcze tak ci na czerwonym. Nieprawda, to było żółte. Jeszcze nie dość, że kurę wróż, to jeszcze daltonista. Ja pierdziele. A propos złota i zębów. Słuchajcie, całe szczęście, kurde, Uberowiec Ukrainy mnie do domu odwiezie. Tam sobie mogę spokojnie nogę na nogę założyć i... Już za chwileczkę, już za momencik. Nie, żartuję. A ja mam złotego zęba w ogóle. Tak? Mhm. Ojej. No. A to nie jest taka nakładka? Nie. O kurde. Rozwalił mi się ząb, a ja zawsze marzyłem, żeby mieć złotego zęba. Bo ja, ja bym czarnego sobie jebnął. O, też fajna rzecz. Z jakiegoś onyksu. O. A? To mogłoby być... Czarny z onyksu. Kurde. A ja mam jeszcze na nim w ogóle grawer, no nie? Tak? Mam trupią czachę z dwoma fakolcami, tak. O.
to jest... Ja kiedyś jak tutaj, bo cały czas mówię o tym, mam jeden ubytek po prostu, z którym miałem problem i tak dalej i kiedyś sobie tam chciałem takiego implanta zrobić. No i mam takiego zaprzyjaźnionego profesora, pozdrawiam zresztą Andrzeju, i, no i on zlecił to jakiemuś facetowi, żeby tam mi zrobił tego zęba. Ja dostaję tego zęba, a z tyłu pentagram po prostu od wewnętrznej strony. No jak powiedziałem, że dla Nergala to mój, to musi być. Więc dostałem takiego z pentagramem. Później mi ten ząb wypadł, dlatego teraz stawiam sobie most, stety, niestety. I mostem też symbolicznie właśnie jedziemy teraz mostem, który łączy jeden brzeg z drugim. Ja będę bardzo fajnie. Dwa mosty wstawić. Tak? Gdzie? No, tu i tu. Góra. A ty pewnie bierzesz udział w tych ustawkach, te jakieś tam... Nie, nie, no to, że jestem gruby, nie. Jestem bardzo sympatyczną, miłą osobą i przemoc lubię tylko na gangsterapowych klipach. Tylko w łóżku, nie? Jeżeli obie strony się na to zgadzają. Może troszkę, ale nie jakoś bez jakiegoś tam takiego wielkiego nie wiadomo czego, żeby nie wiadomo co. Tak, powiedziałeś, może troszkę, to mi się przypomniała taka, uwielbiam to po prostu, bo uwielbiam Wojtka Mana. Jest przeuroczym i ultra inteligentnym gościem. Pamiętam, prowadził kiedyś taki program, jego chyba nie ma już. Że te numerki, tak. Jak to było, szansa na sukces. Szansa na sukces. Steczkowska chyba to wygrała. Tak, kiedyś tam, tak, Steczkowska. I kiedyś była Kora Manam i... No i taka, wychodzi taka korpulentna kobitka i śpiewa Luciole. Śpiewa tą Luciole i... A piosenka jest o portowej dziwce. No ale pewnie po włosku, tak? Czy... Nie, nie, Luciola, 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 to jest po polsku, nie, nie, po polsku. Nie znam tej piosenki. Po polsku, no klasyk, nie? Zabrzmiało dla mnie klasyk. Piosenka. No i wychodzi ta kobieta, skończyła śpiewać, no i tam, i Wojciech Mann tak do niej, no. A mam takie pytanie, czy utożsamia się pani z bohaterką tej piosenki? No to. Ona taka się zrobiła, taka, może trochę. To jest genialne. Nie tu chyba, tylko dalej. Tak? Jest, tak? Okej. Okay. Mi się wydaje. No 150 metrów pisze, więc pytanie, czy ten odcinek to jest 150 metrów? Nie wiem. Nie, moim zdaniem to jest 30. Następny. To jest następny. No, chyba masz rację. Okej, okay, no, no fajna anegdotka. Z panem tym, Wojciechem też z chęcią bym się spotkał. Super gościu w ogóle, bardzo erudyta i uwielbiam, jakby on ma taką po prostu dynkę, wiesz, jeśli chodzi o muzę i taką otwartą głowę. Super gość. No, nie, i też nigdy nie poznałem niestety. A jednak niby tam trzeba było skręcić. Ty kurwa, czyli co ja, czyli... Nie wiem, tego 150 metrów sobie można w dupę wsadzić, od tego zacznijmy. Więc tutaj się, że tak powiem, nie czuj poszkodowany. Wiesz co, ja pamiętam taką od pana Wojciecha taką jedną jego kiedyś wypowiedź. Nie pamiętam, gdzie to było, ale też chyba w jakimś programie. Ktoś coś mu tam zaczął tłumaczyć, co teraz tam nowego jest i takiego wdechę w muzyce i że tam ktoś coś zrobił szalonego, no nie? A on tak do niego, panie, no mi tutaj już nic mnie zaskoczy. To i to, to już w 50 roku zrobili. W tym i w tym roku to ten tam zjadł nietoperza, skoczył na główkę. W tym to tamci już to. Także to tutaj już nic nowego nie będzie. Prawda. No. Coś w tym jest. No jak się tak, wiesz, ja złapałem się na jednej rzeczy, że na przykład mój wiek, który powiedzmy nie jest jakiś zaawansowany, dzięki Bogu, ale z drugiej strony już no ta pierwsza, blisko tej pierwszej połówki do stulecia, to on czasami bywa moim nie sprzymierzeńcem, tylko wrogiem. Ja wiem moje doświadczenie w pewnych rzeczach i wiadomości. Ja się łapię na przykład na takim czymś, bo ja wydawałem muzykę, że na przykład ja czegoś nie zrobiłem z tego względu, że chciałem być zajebiście oryginalny i nie chciałem czegoś zrobić, bo to już kurwa zrobili.
A potem się okazywało, że trzeba totalnie to zrobić, ponieważ całe nowe pokolenie nie ma bladego pojęcia o tym, że to zrobiono. Ja na przykład miałem artystkę, której kiedyś wymyśliłem takie coś, mówię, słuchaj, zrobimy takie coś, przez rok nie będziemy pokazywali twojej twarzy, będziesz chodziła tylko w masę, będziemy na masę zmieniali, na wchuście, takiej bandyckiej, będziemy zmieniali logo na niej, a to usta, to coś. Wszyscy będą się zastanawiali, czy ty jesteś ładna, czy nie. I będzie totalny hype. I ona taka troszeczkę była niezdecydowana i na te ja niezdecydowanie zamiast jej powiedzieć, słuchaj, ja się na tym znam i robiłem różne rzeczy, które wypaliły, więc mi zaufaj, to ja na to powiedziałem, a to kit, dobra, w Niemczech już był ten taki artysta, co nosił maskę, w Ameryce też był, była dziewczyna, której twarzy nie pokazywali, dobra, pieprzyć, to ja muszę coś nowego wymyślić, no nie? Kurde, to był świetny pomysł, ja sobie pluję to, w twarz, że tego nie zrobiłem. To nie była ta, co śpiewała Luciola, nie? Nie, to nie ona. Słuchaj, myślisz, że zawracamy chyba? Tak, na Bratilowa teraz, tylko tak na ostrym kole, nie? Jest. Dobra, i... A, dobra, czyli tu trzeba będzie tak pojechać. I w prawika. Ale to jest chyba po drugiej stronie, czyli to pokazuje, że tak i tak, nie? Czyli on mi pokazuje, że za 850 metrów mam skręcić w prawo. Dobrze. Ty zobacz, jak tu się rozbudowuje, jak ta Praga zapierdala coraz dalej i dalej, nie? No, ale to jest bardzo fajne. To jest super. Ja cała ta inicjatywa, ten koneser i tak dalej, to są super miejscowe. W Szczecinie jest taka dzielnica... Ale to pierwszy raz widzę w ogóle. Wow. No, nie byłeś ten dwa tygodnie, to masz coś nowego. Bo to w takim tempie się rozwija. Słuchaj, jest koło mojej pracy niedawnej, teraz akurat do tej pracy nie chodzę, ale to nieważne. Jest, ja nie wiem, dosłownie, wiesz, wydawało mi się, że dwa tygodnie, czy może miesiąc nie byłem i pierdolnęli taką halę, ale taką, słuchaj, po horyzont po prostu. Ja nie wiem, co oni tam, kurde, jakieś magazyny, nie wiem czego będzie, ale po prostu to tak powstało w chwilę. Ja mówię, Jezus Maria, przed chwilą widziałem, że górkę usypują i nagle ja przejeżdżam, a tam po prostu takie wielkie coś. Tak, no. Tak, ja tak mam, jak wracam do Gdańska, wiesz, teraz, który też w ogóle tak intensywnie się rozwija, rozbudowuje. A stamtąd pochodzę w ogóle, więc jak to czasami jadę tą Grunwaldzką główną ulicą, tą arterią, która wiesz, przez trzy miasta wiesz, prowadzi i jadę i tak czasem się rozglądam, mówię, kurde, przecież tego ostatnio nie było, tego nie było, coś tu zaczęli budować, a nagle bum, po prostu, wiesz, szklane domy, tu, tam, nie, to jest wow, a w ogóle starówka, jak się, teraz byłem na starówce, ten most w ogóle zwodzony nowy, wiesz, powstał taki, który ja wygląda... Ja byłem bardzo dawno w tym mieście. Słuchaj, na Motławie powstał taki most w ogóle zwodzony, który wygląda jak jakieś, no nie łódź podwodna, ale jest taki, wiesz, futurystyczny. Mhm. Ostatnio rodziców tam zabrałem, wiesz, Irenka się patrzy, mówi, to jest most, to jest most. Nie, tylko wiesz, on się tak otwiera po prostu, nie? A tutaj, tak? Tak, że wiesz, że stateczki mogą sobie tam przepływać. Nie, że do góry, tak, tylko tak jest, masz taką jakby wyspę na środku, wiesz, rzeki i on pyk robi i sobie ludzie kładką przechodzą. Super jest to rozwiązanie, więc w ogóle fajnie. No, powiem ci tak, że bardzo często to jest taki mój właśnie argument, który daje, to coś, co mnie boli, że bo Polska tak na pierwszy rzut oka, a przynajmniej miasto, bo po wsiach nie jeżdżę, aczkolwiek czasami jak jeżdżę przez jakieś prowincjonalne te, to tam też, wiesz, i ulice, i te domy, ta wieś dzisiaj wygląda inaczej niż 20 lat temu, dużo, dużo lepiej. Na pewno małe miasteczka inaczej wyglądają. Tak, wiesz, ta rewitalizacja, ten proces, on naprawdę zmienia Polskę, a w dużych miastach widać to po prostu tak, wiesz, od razu, to jest namacalne, to jest, wiesz, w naszym sąsiedztwie i patrzysz na to i to jest tak, patrzysz na to, co się dzieje i serce mi rośnie. O wow, kamienice, wiesz, restaurują kamienice i to jest fantastyczne, nie? Że coś, co, wiesz, co się, wiesz, ruina i nagle, wiesz, powstaje nowe albo w ogóle nowe, no cokolwiek, to wszystko powoduje, że gdzieś mi serce rośnie. Serce się raduje. A z drugiej strony, kurde, jak patrzysz na to, jakby co jakby za tym stoi, czyli że to jest tylko, że to jest architektura i życzyłbyś sobie, żeby gdzieś ten mental tych Polaków nadążał za, wiesz, za tym, jak
ekonomicznie my wciąż, mimo kryzysu, sobie nieźle radzimy, a przynajmniej te ostatnie, nie wiem, 20 lat powiedzmy, to my zapierdalamy, my jesteśmy taką no, galopującą, wiesz, ekonomią i to jest, oczywiście. I to jest zajebiste. A u sterów mamy po prostu, i tutaj muszę to powiedzieć, już też konkludując, bo zaraz kończymy, jebaną hołotę. I mam taką po prostu, taki jestem rozdarty. Dysonans masz. Totalny, wiesz, dysonans, totalne rozdarcie. Wiesz co, no wiesz co, też walniemy na prawy pas. Ja bym, skoro już, bo ty już to przynajmniej 60 razy złamałeś przepisy. Kontynuujmy ten dyskurs dzisiaj. A, to oni teraz mi pokażą. Teraz się nie pokazali. Dobrze, rozumiem ciebie, ale wiesz co, ja ci powiem coś takiego, ja mam problem jedną rzeczą i jeszcze nawet młodzi ludzie się na to łapią, a w moim wieku w ogóle częściej, a widzisz, teraz nagle przymów. No, że my często zaczynamy zdanie od, bo w Polsce to, i nagle kurna jest jakaś gadka o czymś, co jest wszędzie, w każdym innym kraju na świecie, a nam się wydaje, że to jest tylko w Polsce i to jest oczywiście a propos jakiejś chujozy. Bo w Polsce to tylko tak ludzie się na internecie obrażają. Nie, ludzie się na internecie obrażają wszędzie. W Niemczech jeszcze gorzej chyba niż w Polsce. I troszeczkę czasami mi się wydaje, że nie doceniamy tego naszego kraju, bo ja na przykład, ja się bardzo cieszę, że się urodziłem w Polsce. Posłuchaj, ja też się... Gdzie jest? Torba z tyłu, bo jest. Nie, szal. To poszukamy za chwilę. Yes. Ale masz... Wiesz co, staniemy i ja wyjmę te rzeczy i będzie normalnie po prostu. Czekaj, czy ja gdzieś wychodziłem? Czy ja na przykład mogłem zostawić szal u kurde, u tego, kuśnierza? Nie wiem. Zaraz się okaże, dobra, nieważne. Może masz w torbie ze spodniami. A, tak, tam rzuciłem. No, no tak, widzisz. Tak, no. Nie, ja też się cieszę. Ja jestem, ja uważam siebie za patriotę. Ja doceniam fakt, że urodziłem się w tym kraju, w tym momencie, wiesz, historii. Trochę liznąłem starego świata, który był jaki był, ale cieszę się na nowy świat. Tylko mam wrażenie, że ten potencjał, który my niewątpliwie mamy jako naród, jako w ogóle, jako kraj, on jest w tej chwili niweczony po prostu przez bandę patałachów, cicho sieć. I to mnie boli. I that's it, nie? Ja myślę, że to nie ma co po prostu więcej, wiesz, gadać o tym. Tak się czuję i jestem rozczarowany tym. Mówiłem ci, pocieszenie z tym, że iż nic nie jest wieczne. Czekaj, na pewno tu? Tak, no tak on pokazuje. Bo to jest tak, kurde, tak niewyraźnie pokazuje. No nie, ale on pokazuje 30 metrów, to 30 metrów nie jest tam, więc jest na pewno tu. Aha. Tak? Tak, zresztą tutaj. No możesz tak, patrz, zobacz. Widzisz, powiększyłem. A, rzeczywiście, a, dobra. Także chyba wszystko jest okej. A, super. I zobacz, nawet jest tu taki mały parkik, ale się rozwietrzyło. A dzisiaj mama mi mówiła, że w Szczecinie wieje jak cholera. Ja mówię, to jest tak całkiem okej, a tu już widać, że doszedł wiatr nadmorski. Przy 13 jestem się tutaj? No właściwie to chyba jest tu. Dobra. Dokładnie. Dobra, ja wyskoczę z tobą, weźmiemy ten szal i coś. A ja ci dam jeszcze jedną małą pierdółkę. Proszę państwa, to był Nergal. Bardzo dziękujemy za towarzystwo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. To był Vini, Essa. To ja tak.